Odkryte 150 lat temu ruiny Angkoru wciąż pozostają zagadką. Angkor odkryty na nowo. Jak powstało to miasto? Co napędzało jego szybki rozwój? Wyobraźmy sobie, że wszystkie francuskie katedry stoją w wielkim lesie. Angkor to właśnie coś takiego. Największe świątynie budowane przez władców w miejscu, które dziś porasta las. Jaką funkcję pełniły świątynie Angkoru? Dzisiejsze badania archeologiczne po raz pierwszy dają odpowiedź. Wnętrze świątyni królewskiej ożywa dzięki nowym technologiom. Chcąc zrozumieć świątynię Angkoru, naukowcy analizują pracę pierwszych badaczy, szukając wskazówek. W piwnicach pewnego opactwa na północy Francji odkrywają porzucony skarb. Znalezisko ma wielką wartość dla archeologów. Swoje poszukiwania prowadzą oni również w wielkim mieście Angkor, jednym z najważniejszych kompleksów miejskich swojej epoki. Jeden z archeologów odkrywa miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Badając ruiny sanktuariów, naukowcy próbują rozwikłać tajemnice zaginionego miasta. Realizacja. Dawny Angkor wyludnił się blisko 600 lat temu. Tropikalny las pochłonął jedno z największych miast świata. Przez wieki nie wiedzieliśmy, jak ono wyglądało. Bez wizji całości miasta trudno jest zrozumieć jego historię, rozwój i powody, które sprawiły, że zajmowało ono coraz większe terytorium. Wielka cywilizacja, która kwitła od VIII do początków XV wieku, stanowi dla nas zagadkę. Przy pomocy nowych technologii naukowcy zobaczą dziś to, co skrywał przed nimi las. Na pokładzie tego helikoptera znajduje się urządzenie o nazwie LIDAR. To połączenie rentgena z teleskopem umożliwi precyzyjne badania. LIDAR wysyła impulsy, które przenikają przez roślinność i docierają do ziemi. Sygnał powrotny pozwala dostrzec ślady po budowlach, które dziś już nie istnieją. Tak właśnie odkryto wokół świątyń pozostałości po wielkim mieście. Topografia centrum Angkoru, obejmującego obszar około 200 km kwadratowych, zostaje odwzorowana w skali kilku centymetrów. Dzięki lidarowi odkrywamy fundamenty nieistniejących już konstrukcji drewnianych, pałaców i domów. Przetrwały jedynie budowane z kamienia świątynie. Miasto rozrasta się wokół trzech potężnych zbiorników wodnych, zwanych barajami. Największy liczy 8 km długości i 2 szerokości.
Na cyfrowym zapisie lidaru obserwujemy zarysy gęstych zabudowań na dużym obszarze. To ślady po wielkiej aglomeracji składającej się z kilku miast, które powstawały wokół świątyń królewskich. W jednym z ośrodków badawczych Uniwersytetu w Sydney archeolog Damian Evans prezentuje Pierre'owi Baptiste'owi wyniki swoich badań. Odpaliliśmy twardy dysk i wszystko pojawiło się na ekranie. Wrażenie było niesamowite. Zobaczyliśmy rzeczy, które były dla nas zaskoczeniem. Skrywał je przed nami las. Patrząc na świątynię Angkor Wat, widzimy dokładnie całe miasto. Tu widzimy, jak rozrastało się ono poza ten obszar. W kierunku wschodnim i to samo w kierunku zachodnim. Nawet w tak dostępnych miejscach jak Angkor Wat, badanych już od 150 lat i odwiedzanych przez miliony turystów, znaleźliśmy kilka nowych budowli sakralnych w promieniu 100 metrów od świątyni. Dowiedzieliśmy się nowych rzeczy o tych strefach, które wydawały się nam zbadane. Pominęliśmy, jak widać, niejedno. Te zdjęcia rejestrują pięciowiekową historię Angkoru, dzieje głównej świątyni i miasta wokół niej. Wiek IX. Powstaje Angkor, pierwsza świątynia królewska i pierwszy wielki zbiornik wodny. Wiek X. Trzech kolejnych władców i trzy nowe świątynie. Wiek XI. Powstaje Wielki Baraj Zachodni i dwie dodatkowe świątynie. Początek XII wieku. Dwóch królów i dwie świątynie, w tym najważniejsza ze wszystkich Angkor Wat. Pięć ostatnich świątyń w dziejach tego miejsca powstaje pod koniec XII wieku. Każdy władca zaczynał od nowa. To dlatego władcy khmerscy poszerzali terytorium stolicy. Dlaczego każdy władca musiał mieć własną świątynię? Widząc ogromne ilości kamieni i cegieł użytych do budowy tych piramid, zastanawiamy się, jaki był powód zaczynania wszystkiego od nowa. Dlaczego każdy władca budował nową świątynię? I jaka była funkcja tych sanktuariów? Odpowiedzi na te pytania szukamy w starym mieście Koh Kher, leżącym ponad 100 km od Angkoru. Koh Kher to ważny okres w dziejach Imperium Khmerów. Kiedy zmarł władca budowniczy nowej stolicy, miasto porzucono i czas stanął tu w miejscu. Francuski archeolog Eric Bourdonneau bada te ruiny od 4 lat. Dzisiaj jest w stanie dokonać rekonstrukcji świątyni na wzgórzu, największej budowli w dziejach Angkoru. Można się było do niej dostać, przechodząc przez kolejne kaplice zwane prasatami. Co znajdowało się w ich wnętrzu? Do czego służyły? Tego próbuje dowiedzieć się naukowiec. Piramida miała 30 metrów wysokości. Na szczycie umieszczono symbol świątyni Koh Kher.
W tym właśnie miejscu król kazał umieścić lingam Siwy. Linga to symbol falliczny. Wyobraźmy sobie gigantyczny walec przedstawiający bóstwo w najczystszej postaci. Skalny blok czterometrowej wysokości o średnicy blisko 2 metrów. Czegoś takiego nie znajdziemy nigdzie indziej na terenach dawnej Kambodży. Piramida z symbolem Siwy na szczycie to sanktuarium, w którym przebywa Bóg. Nigdy nie zrealizowany projekt przewidywał zbudowanie świątyni na szczycie Lingamu. 20 lat po wybudowaniu Koker w miejscu tym zaczął rosnąć las. W latach 90. nietkniętą dotąd świątynię złupili doszczętnie złodzieje. Zniknęły znajdujące się tam posągi. Chcąc zrozumieć to miejsce, trzeba wiedzieć, kogo lub co przedstawiały. Zajmuje się tym Eric Bourdonneau. W tej kaplicy stało 5 posągów. Jeden z nich był wyjątkowo wysoki. Mierzył około 4 metrów. Odnaleźliśmy go w kawałkach. Kilka tysięcy fragmentów rozsypanych u stóp cokołu. Tu mamy fragment ręki Siwy. Tutaj trochę na lewo, tors. Następnie nogi, stopy, fragmenty dłoni i głowy. Wszystkie przeniesiono do muzeum w Phnom Penh. Te gigantyczne puzzle trzeba teraz połączyć. W realizacji tego zadania pomaga Che Sochet, restaurator z muzeum w Phnom Penh. W tym roku porządkujemy największe fragmenty, co nie jest takie łatwe. Chodzi o ramiona Siwy tańczącego i postumenty bóstw umieszczonych wokół głównego posągu. Ekipa rozpoczyna pracę od jednego z takich właśnie piedestałów. Posąg Siwy tańczącego znajduje się dziś w Muzeum Guimeta w Paryżu. To jedna z dwóch rzeźb pochodzących z Koker. Druga stanowi ważne ogniwo w badaniach Erica Bourdonneau nad świątyniami Kmerów. Obydwa arcydzieła przywiózł do Francji w 1873 roku jeden z odkrywców Angkoru, Louis de la Port. Podczas swej podróży wykonał on wiele rysunków, które stanowią dziś niezwykle cenną wskazówkę dla archeologów. To jest posąg bogini, czyli małżonki Siwy. Towarzyszyła ona Siwie podczas tańca. Każdy fragment przenoszony jest przy zastosowaniu tej samej techniki, jaką znali mieszkańcy dawnej Kambodży. W tej chwili ekipa wydobywa z kaplicy fragment torsu z posągu Siwy. Całość trzeba będzie zrekonstruować. Widać tu wyraźnie ślady dłuta złodziei. Niszczyli wszystko poza głowami, które wieńczyły cały posąg. Toujours avec l'idée de récupérer les têtes qui se trouvaient au-dessus du buste.
Często powtarzam, że odnajdujemy te posągi w tysiącach kawałków tylko dlatego, że złodzieje używali na szczęście przecinaków, a nie dynamitu. Na widok roztrzaskanej rzeźby tutaj ci wieśniacy myślą wyłącznie o dynamicie. Tymczasem wszędzie odnajdujemy ślady po uderzeniach dłuta i tysiące opiłków, które pozostały po ostrzeniu narzędzi. Właśnie wyciągnęliśmy prawe ręce siwy. Najłatwiej jest rozpoznać bark. 60 cm szerokości. To daje wyobrażenie o rozmiarach posągu. 5 rąk z wyciągniętymi przedramionami, natomiast w dłoniach atrybuty. W jednej dłoni sklepienie czaszki, w drugiej najważniejszy symbol siwy, trójząb, w trzeciej dzida i tak dalej. Domyślamy się dzięki temu, że Bóg wykonywał taniec wojenny. Trzeba pamiętać, że posąg siwy postawiono w tym miejscu, zanim zbudowano kaplicę. Odwrotna kolejność jest wykluczona. Nie dałoby się go przenieść przez drzwi. Tak więc najpierw posąg centralny, potem towarzyszące mu bóstwa i dopiero na koniec wieża z cegieł. Widzi pan tańczącego siwę? Wszystkie fragmenty z tego prasatu przeniesiemy do muzeum Siem Reap, a następnie wykonamy skan i spróbujemy wirtualnie odtworzyć całą grupę rzeźb. Niezależnie od tego, chodzi nam, rzecz jasna, o odtworzenie historii tej świątyni i związanych z nią praktyk religijnych. Chcemy zrozumieć, dlaczego panujący w Kroker władca z X wieku zbudował ten prasat i umieścił w nim te, a nie inne posągi. Wkrótce ekipa wyruszy w drogę. Zanim to jednak nastąpi, należy wykonać jedną rzecz. Trzeba uzyskać zgodę mieszkańców wioski. W tym celu wszyscy gromadzą się przed kaplicą. Tu odbędzie się ceremonia. To mała uroczystość na cześć bóstwa zamieszkującego kaplicę. Konkretnie chodzi o to, by uzyskać jego łaskawość po tym, jak wynieśliśmy z prasatu fragmenty jego posągu. Duch opiekuńczy tego miejsca, Neakta, przemówi ustami starej kobiety, która uchodzi za jego przedstawicielkę. W tym celu staruszka musi wprowadzić się w trans. Gdy Neakta, duch tej ziemi, wejdzie już w ciało kobiety, będzie można zadawać mu pytania. Czesoczet zaczyna rozmowę. Chcę prosić o opiekę bóstwa, tak byśmy mogli spokojnie pracować i przenieść te posągi w jak najlepszym stanie. Prosimy o to, ponieważ nie możemy zwrócić się do Neakta bezpośrednio. Jeśli nie pozwoli, to uwaga, będziecie mieli ostrzeżenie.
Duch Neacta wstąpił w ciało kobiety, która teraz nie przemawia już własnym głosem. Soczet wyjaśnia, że dochodziło tu do grabieży, a naszym celem jest teraz naprawienie tych szkód. Bóstwo niepokoi się, czy fragmenty tu powrócą. My, Kambodżanie, nie możemy tego zrobić, ale Europejczycy mają dużo pieniędzy i chcą odnowić posągi tak, jak potrafią najlepiej, by w ten sposób uspokoić bóstwo. Europejczycy wrzucą te wszystkie drobne kawałki do maszyny, a ona połączy je w jeden posąg. Rozmowa kończy się po godzinie. Na koniec Neacta postanawia pobłogosławić wszystkich obecnych. Staruszka wchodzi następnie do kaplicy, gdzie złoży ukłon u stóp Siwy, najważniejszego bóstwa tego miejsca. Duchu, nie gniewaj się, gdy będziemy przenosić posąg. Pod koniec uroczystości Neacta daje pozwolenie. Transport może ruszać pod warunkiem, rzecz jasna, że fragmenty wrócą tu najszybciej, jak to będzie możliwe, czyli jak każe duch opiekuńczy Kroker, nie później niż za kilka lat. Archeologiczny skarb przewożony jest do Muzeum Nordoma Sihanouka w pobliżu świątyń w Angkorze. Wszystkie fragmenty znalezione w kaplicy Siwy trzeba teraz połączyć. Ekipa złożona z naukowców Uniwersytetu w Heidelbergu i Phnom Penh musi je najpierw ponumerować. Zebraliśmy w sumie około 10 tysięcy fragmentów posągu. Zaledwie 1000 można rozpoznać. Z tego 1000 wybieramy 100, które mają szczególne znaczenie. Dzięki nim będziemy mogli odtworzyć wirtualny posąg Siwy. Będzie to bezcenne narzędzie przy pracy nad realnym odnowieniem rzeźby w niedalekiej przyszłości. Operacja skanowania zachowanych fragmentów trwa 5 tygodni. Następnie kolej na Heidelberg. Tu posąg odzyska oryginalny kształt. W Heidelbergu znajduje się jeden z najlepszych uniwersytetów w Niemczech. Jeden z wydziałów zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych w archeologii. Używamy systemu, który śledzi ruchy twarzy. Przy pomocy dwóch kamer określa on dokładną pozycję osoby, która patrzy na ekran. Stwarza to wrażenie przemieszczania się wokół obiektu trójwymiarowego. Pamiętajmy, z jakim trudem wynoszono te fragmenty z kaplicy. Teraz nie ma mowy o ciężarze. Można je przenosić jednym ruchem myszki. Tak zaczyna się składanie puzli. Aby mieć pewność, że dwa fragmenty do siebie pasują, posługujemy się systemem wysokiej rozdzielczości.
Nakładamy obrazy w taki sposób, by matematycznie ustalić ich położenie. Tu mamy do czynienia z pełną kompatybilnością. Ten posąg siwy ma 10 rąk i 2 głowy. Zatem 2 ręce przypadają na 1 głowę. My znaleźliśmy 6 dłoni, które teraz próbujemy odpowiednio dopasować. Później będziemy się zastanawiać nad atrybutami, jakie umieszczono w dłoniach siwy. Możliwe, że tutaj było coś masywnego i podłużnego, jakiś atrybut. Na obydwu kolanach widzimy ślad po wyrwanym atrybucie. Była to prawdopodobnie maczuga lub miecz siwy, które bóstwo trzymało w jednej z górnych dłoni. Atrybut ten opadał wzdłuż kolan aż do cokołu, dzięki czemu posąg nie chwiał się. Dopiero teraz zaczynam dostrzegać jego rozmiary i uświadamiam sobie, jakie musiał wywierać wrażenie na kimś, kto wchodził do świątyni. Mamy tu kontrast między rzeźbami bogiń, które mają wysokość normalnego człowieka, a posągiem centralnym, który jest 2 razy wyższy. Posąg o tak olbrzymich rozmiarach, przedstawiający bóstwo tańczące, jest czymś wyjątkowym w dziejach archeologii tego obszaru. I oto rekonstrukcja największej rzeźby w historii Angkoru. Pięć metrów, 60 centymetrów wysokości, 10 rąk, 5 głów. Była zapewne pomalowana na czerwono, co przydawało jej niesamowitej aury. Siwie towarzyszą w kaplicy 2 postaci z bębenkami i przede wszystkim 2 żony. Uma, uosobienie spokoju, oraz budząca przerażenie Kali, która trzyma w dłoniach ludzką nogę i głowę. Pierwsza z kaplic prowadzących do świątyń była przedsionkiem nieba. Co działo się, gdy już minęliśmy pierwszy z prasatów? Archeolog rozpoczyna badania kolejnej kaplicy stojącej na drodze do centralnego sanktuarium. Wraz z ekipą odsłonił już cokoły 8 posągów, które stały w tym miejscu. Obecnie trzeba je zidentyfikować i odgadnąć, jaką scenę przedstawiały. Wszystkie posągi z tego prasatu zniszczono. Przed wyniesieniem próbowano je rozbić na mniejsze kawałki. Sokoły przewrócono, a zachowało się jedynie kilka fragmentów. Archeolodzy rozpoznali 4 z 8 posągów. W muzeum w Phnom Penh znajduje się pochodząca z tej kaplicy rzeźba garbusa, jak również 2 rzeźbione głowy. Nie wiemy, kogo przedstawiają. Druga kaplica stanowiła zatem zagadkę. Nie wiedzielibyśmy o niej nic, gdyby nie Louis de la Porte, który zjawił się kiedyś w Koker i wykonał rysunki posągów. Ryciny de la Porte'a są niezwykle ciekawe. Początkowo sprawiają wrażenie niezgrabnych, jednak dają nam jakieś pojęcie o miejscu, które zobaczył w roku 1885. Posągi są na miejscu, torsy wystają z ziemi, brakuje kilku głów, ale niczego jeszcze nie zrabowano. Jedna z rzeźb sprawia pewien kłopot. Postać bez głowy siedzi na zwierzęciu. Archeolodzy myśleli dotychczas, że jest to byk siwy. Erik twierdzi co innego. Podczas wykopalisk w kaplicy odkrył fragment, który od razu skojarzył z głową zwierzęcia.
Widać wyraźnie zarys rogów, które rozchodzą się horyzontalnie na boki. Są to zatem nie rogi byka, lecz bawoła. Znaleźliśmy jeszcze jeden fragment, który można by umieścić gdzieś tutaj, co daje nam wyobrażenie o wielkości rogów bawoła. Jeśli więc mamy tu nie byka, lecz bawoła, to bóstwo siedzące na nim nie jest siwą. To Yama, sędzia umarłych i władca piekła. To zmienia interpretację całej grupy rzeźb. Scena przedstawia sąd nad umarłymi. Straszny Yama w samym sercu świątyni w Koker. Z jakiego powodu? Kogo miał sądzić? Eric i Pierre Baptiste, kustosz Muzeum Guimeta, myślą natychmiast o rzeźbie, którą w roku 1885 przywiózł do Paryża Delaporte. Pochodziła z tej właśnie kaplicy. Nazwano ją męskim bóstwem. Obaj naukowcy mają nieco inne zdanie. A może rzeźba przedstawia człowieka? Włosy zaczesane są do góry. Tu ten mały wisiorek. Odpowiedzi szukać należy w uczesaniu. Od tyłu widać to lepiej. Problem polega na tym, że inaczej przedstawiano włosy bóstw, a inaczej uczesanie ludzi. Ma na sobie klasyczny strój z epoki. Siedzi na cokole, nosi bogato rzeźbiony diadem, podobnie jak bóstwa. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej, nabieramy podejrzeń, których wcześniej być może nie rozwiano jak należy. Pierre porównuje trzy głowy bóstw przywiezione do Paryża przez Delaporte'a. Ich fryzura jest bardzo charakterystyczna. Kok, który wznosi się nad głową, upięty jest w coś w rodzaju walca. Oplatają go długie warkocze. W bardzo skodyfikowanej sztuce Kmerów bóstwa zawsze są przedstawiane w ten sam sposób, co nie dotyczy już przedstawień ludzi. Eric i Pierre analizują teraz rzeźbioną głowę Jayavarmana VII, wielkiego władcy z XII wieku. Jego fryzura jest już bardziej naturalistyczna. Widzimy wyraźnie zarys włosów opadających na kark. Przypomina to nieco uczesanie męskiego bóstwa. Rzeźba może zatem przedstawiać człowieka. O kogo zatem może chodzić? Eric Bourdonneau ogląda stelę pochodzącą ze świątyni w Wat Pu, na której widać scenę przypominającą układ rzeźb w Koker. Mamy tu postać króla z diademem. W wyciągniętej dłoni widzimy manuskrypt z zapisanymi dokonaniami władców. Pokazuje go Yamie, który trzyma maczugę i sądzi umarłych. Siedzi na bawole. Za nim siedzi maleńka postać, która ma związane ręce. Będzie złożona w ofierze. Ofiarę sprawuje asystent Yamy. Widzimy go tutaj. W prawej ręce ma płaski miecz, którym zetnie głowę więźniowi. To ważny etap w badaniach Erika Bourdonneau. Rzeźba nie przedstawia bóstwa, lecz króla, który zbudował świątynię w Koker, Jayavarmana IV. Co z pozostałymi sześcioma posągami, które znajdowały się w kaplicy? Eric Bourdonneau ogląda ich fotografie wykonane w latach 30. Gdy wie już, że scena przedstawia sąd nad królem, łatwiej mu identyfikować poszczególne rzeźby.
Garbus, prawdopodobnie główny pomocnik Jamy. Tu ma ręce złączone, ale na późniejszych wizerunkach trzyma wagę, którą odmierza dobre i złe czyny osoby sądzonej przez Jamę. Chitragupta, skryba, który w swoim notesie zapisuje wszystkie nasze uczynki. Dharma, który powinien trzymać kij i który wykonuje wyroki Jamy. Słońce i księżyc, które poznajemy po aureoli za postacią. Jak mówią inskrypcje, sąd Jamy trwać będzie tak długo, jak trwać będą słońce i księżyc. Ostatni dokument, jakim dysponuje Erik, plan sporządzony w roku 1873 przez odkrywcę tego miejsca. Louis de la Porte zaznaczył na nim 8 cokołów. Na południowej stronie cokół Jamy, który rozpoznajemy po zarysie bawoła. Po powrocie do Koker nie pozostaje nic innego, jak dopasować odpowiednią rzeźbę do cokołu. Louis de la Porte raz jeszcze okaże pomoc naukowcom. Dzięki temu zwykłemu szkicowi możemy odtworzyć całą scenę. Po lewej stronie główny pomocnik Jamy. Chitragupta, jego skryba. Słońce po lewej, a tu księżyc. Rzeźba z Muzeum Gimeta przedstawiająca króla, zwrócony twarzą do Jamy, sędziego umarłych. Król poddaje się osądowi Jamy, ale nie jest to zwykły proces. Chodzi o ukazanie śmierci króla, który odrodzi się w miejscu zamieszkania Siwy. Odrodzenie w Siwie zamieni go w bóstwo. Archeolodzy myśleli dotychczas, że kaplica ta jest dedykowana Siwie. Erik udowadnia, że chodzi o spotkanie dwóch wielkich postaci. Króla, który prezentuje wielką księgę swych dokonań, oraz Jamy, boga piekła. Nie ulega wątpliwości, że władca zdał egzamin. Przekroczył tym samym symboliczny próg nieba, całkowicie odmieniony. Nasze ustalenia wiele zmieniają, jeśli chodzi o nasze rozumienie świątyni Khmerów. Myślano dotąd, że jest to miejsce pobytu Boga. Dziś odkrywamy, że modlący się, który przez kolejne kaplice zmierza do świątyni centralnej, po drodze mija sąd Jamy. Przeżywa rytualną śmierć, by odrodzić się w Królestwie Boga. To nowe spojrzenie. Ale to nie wszystko. Badając uważnie posadzkę w kaplicy, Erik zauważa zagłębienia. Do czego mogły służyć? Mamy tu trzy rowki, które wychodzą spod cokołu Jamy. To dziura po słupie. Przestrzeń centralną otaczały 4 takie słupy. Dziury i wycięcia w kamieniu. Erik myśli o ceremonii, która mogła odbywać się pod baldachimem. Raz jeszcze wraca do steli Zwadpu, przedstawiającej ofiarę składaną bogowi Jamie. Stawia hipotezę, że pod baldachimem mogła się odbywać identyczna ceremonia. Niewykluczone, że ten szczególny układ wiąże się z rytuałem, podczas którego król składał ofiarę z ludzi. Ścinano głowę więźniowi, co widzimy na steli Zwadpu, który umierał w zastępstwie władcy. Kaplica była tym ogniwem, którego brakowało, by zrozumieć całość budowli. Erik Bourdonneau może teraz odtworzyć drogę, która wiedzie od bram świątyni do serca sanktuarium. Najpierw spotkanie ze strasznym Siwą, bogiem stwórcą, wszystko wiedzącym i niszczycielskim. Następnie trzeba minąć rowy z wodą i stanąć przed Jamą, władcą piekła.
Gdy już wyjdziemy z tej kaplicy, czyli opuścimy Królestwo Śmierci, możemy wejść do głównej świątyni. Jeszcze to małe pomieszczenie, w którym umieszczono niewielkich rozmiarów lingam Boga Siwy. Tego samego, który przebywa również na szczycie piramidy. Okazuje się, że ta imponująca budowla z kamieni nie kończy wędrówki. Za piramidą widzimy bowiem 15-metrowej wysokości wzgórze. Na nizinie Angkoru jest to raczej anomalia. Nie dziwi nas zatem, że zainteresowali się nią archeolodzy. Przeprowadziliśmy wykopaliska i zbadaliśmy sondą wnętrze wzgórza. W ten sposób odkryliśmy głęboką warstwę popiołu i węgla drzewnego. Domyślamy się, że mogą to być pozostałości po gigantycznym stosie pogrzebowym. To bardzo ważna wskazówka, która potwierdza poniekąd wnioski, do jakich doszliśmy podczas analizy posągów. Miejscowi opowiadają, że wzgórze jest grobowcem białego słonia, który ma tutaj kilka swoich ołtarzy i czczony jest jako bóstwo. Pamiętają również stare opowieści o stosie pogrzebowym, co zdaje się potwierdzać hipotezę o przeznaczeniu świątyni w Koker. Jaka była funkcja pozostałych budowli w Angkorze? Odpowiedź na to pytanie wyjaśniłaby, dlaczego każdy król chciał mieć własną świątynię. Taką na przykład jak sanktuarium w Angkor Wat, najcenniejszy z zabytków w Kambodży. Gdy świątynię budowano w wieku XII, sztuka Kmerów celowała w płaskorzeźbie. Boga Jamę, króla piekieł, nie przedstawiano już w formie posągu. Niestety relief nie zachował się w całości. Czy uda się nam cofnąć w czasie i ujrzeć płaskorzeźby oczyma pierwszych odkrywców sprzed 150 lat? Odpowiedzi szukamy ponownie we Francji. W piwnicach opactwa Saint-Riquier znajduje się prawdziwy skarb archeologiczny. Setki odlewów wykonanych pod koniec XIX wieku w Angkorze pod kierunkiem Luisa de la Porta. Louis de la Porte wykonał kilka odlewów bogato zdobionych nadproży i fryzów, które na miejscu w Angkor Wat uległy już zniszczeniu pod wpływem deszczów i słońca. Tu widzimy odlewy, które liczą sobie ponad 100 lat. Tych wszystkich ozdób zdobiących fryz nie zobaczy się już w oryginalnej postaci. Wartość tego gipsowego odlewu polega na tym, że zatrzymał coś, co już nie istnieje. Dowiadujemy się o czymś, co w międzyczasie zniknęło. Na tej pięknej płaskorzeźbie z Angkor Wat widzimy króla, który zbudował świątynię. Świętuje triumf wraz z całą swoją armią. Jakość odlewu jest tak doskonała, że możemy podziwiać najdrobniejsze szczegóły. Te piękne loki lub wisiorki przypięte do uszu. W galerii w Angkor Wat tych drobiazgów nie da się zobaczyć. Odlewy, które są świadkami odkrycia świątyń w Angkorze, przedstawiają dziś dla naukowców ogromną wartość.
Dzięki nim dysponujemy trójwymiarową kopią zniszczonych już reliefów w kształcie, w jakim dotrwały do końca XIX wieku. Zanim zostaną zbadane, należy je wydostać z piwnic opactwa. Ta skomplikowana operacja potrwa kilka tygodni. Saint-Riquier mamy następujący problem. Odlewów wielkości 500 metrów sześciennych nie ruszano od lat 70. Dziś chcemy je wypakować ze starej słomy i na nowo związać. Taśmy już zgniły. Należy również uważać na grzybnie. Skoro mamy tu pracować przez 6 tygodni, to musimy to robić w szczelnych maskach. W ogrodach opactwa postawiono namiot, w którym konserwatorzy myją przed transportem każdy fragment odlewu. Złożone razem, fragmenty te przedstawiają jedną z części świątyni w Angkorze. Louis de la Porte, który osobiście finansował kilka ekspedycji do Kambodży, chciał następnie pokazywać swoje znaleziska w oryginalnej wielkości. Wyobraźmy sobie las, w którym ktoś odkrywa nieznane dotąd rzeźby. Musi wykonać ich odlew w tych ciężkich warunkach. Trzeba mieć pod ręką gips, zbudować rusztowania i tak dalej. Potem to wszystko trzeba zapakować do skrzyń, przewieźć wozami lub przetransportować tratwami do Saigonu, potem na statek, statkiem do Francji, potem do Paryża. Muszę przyznać, że cała ta przygoda od dawna mnie fascynuje. Odkrycie lub raczej ponowne odkrycie świątyń, a potem pomysł, by pokazać je w muzeum w Paryżu w skali niemal 1:1. Wystawa światowa w roku 1878 była szokiem dla publiczności, która odkrywała coś, czego istnienia nawet nie podejrzewała. To było niczym objawienie, zarówno dla zwykłych widzów, jak i dla naukowców. Ci pierwsi byli oczarowani i ciekawi, co te rzeźby przedstawiają. Ci drudzy podchodzili z rezerwą, bowiem nagle widzieli coś, czego kompletnie nie znali. W czasie, gdy powstawały odlewy, świątynie porastał tropikalny las. Roślinność przykrywała kamienie i reliefy, chroniąc je tym samym przed niszczącym działaniem klimatu. Są to więc odlewy płaskorzeźb, które w takim stanie przetrwały do początków XV wieku, kiedy to miasto wymarło. Po odrestaurowaniu pora na skanowanie niektórych fragmentów odlewu. Ich cyfrową wersję naukowcy porównają z płaskorzeźbami ze świątyń w Angkorze. W ciągu ostatnich 150 lat budowle Angkor szybko niszczały. Czy odlewy udzielą nam odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie świątyń? To jest ważny relief, jeden z najbogaciej zdobionych. Pierre Baptiste i Dominique Noisser z Uniwersytetu w Heidelbergu
rozpoczynają badania zachodniego wejścia do świątyni. To nie jest najlepszy moment, ponieważ trwa właśnie święto buddyjskie. W kalendarzu Kmerów jest ich sporo, a to sprawia, że poza turystami zjawia się tu wielu Kambodżan, którzy chcą pokłonić się Buddzie. Świątynia ta, początkowo wisznuicka, od XVI wieku jest największym buddyjskim sanktuarium w Kambodży. Próbujemy zrobić jak najwięcej fotografii, z których wykonamy następnie architektoniczny model tego reliefu. Interesuje nas tymczasem właśnie to wejście zachodnie. Na model nałożymy skany odlewu, który mamy w Paryżu. Porównując realny stan reliefu z odlewem wykonanym 150 lat temu, dojdziemy, mam nadzieję, do zaskakujących wniosków. Mamy szczęście, że możemy skorzystać z rusztowania. Dzięki temu mamy dostęp do fryzu niejako od frontu. Teraz jeszcze łatwiej możemy sobie wyobrazić pionierów, czyli dawnych odkrywców, którzy musieli dysponować podobną konstrukcją, by wykonać odlewy reliefów umieszczonych niekiedy na wysokości 4 metrów, jak ten, który teraz fotografujemy. Reliefy umieszczone pod dachem przykrywającym wejście do świątyni są w nie najgorszym stanie. Jednak na zewnątrz narażone są na działanie atmosfery. Stopy tego bóstwa wyraźnie niszczeją, podobnie zresztą jak reszta reliefu. To jest bardzo charakterystyczny dźwięk, który mówi nam, że warstwa wierzchnia piaskowca już kruszeje. Mówimy w takim wypadku o zjawisku wietrzenia skały. W ten sposób od płaskorzeźby mogą odpadać całe kawałki, tak jakbyśmy obierali cebulę. Piaskowiec to skała bardzo porowata, która wchłania wodę jak gąbka. W porze deszczowej, gdy spada tu nagle ogromna ilość wody, kamień przyjmuje ją, a potem wychodzi słońce i wysusza powierzchnię skały. Z czasem postępuje proces oddzielania się wierzchniej suchej już warstwy od struktury kamienia, która nadal trzyma wilgoć. Tak powstają pęknięcia. Widzimy, jak postępuje degradacja. Rzeźby tracą warstwa za warstwą. W przypadku takiego zabytku jest to zjawisko dramatyczne. Fotografie wykonane przez Dominika posłużą do stworzenia cyfrowego odlewu bogini, który porównamy z kopią tego samego reliefu wykonaną 150 lat temu przez De La Porta. Podobny zabieg powtórzymy w przypadku fryzu znad wejścia do świątyni. Porównanie pozwoli nam ocenić stan zniszczeń, jakim kamień uległ od chwili odkrycia tego miejsca w roku 1866. Główną aleją, która prowadzi do świątyni, Pierre i Dominik dochodzą do drugiej galerii, której wewnętrzna ściana pokryta jest reliefami. To tutaj znajdują się najpiękniejsze rzeźby, które dostarczą naukowcom wielu cennych informacji. Niestety zniszczenia w tym miejscu są jeszcze większe. Znajdujący się w dobrym na pozór stanie relief kryje w sobie sporo ubytków, które można dostrzec, gdy jest już za późno. Profesor Hans Leisen z Uniwersytetu w Kolonii od 10 lat walczy z erozją piaskowca, która w tej galerii czyni poważne szkody.
Dziś pracuje nad trąbą słonia, pod którą tworzy się już pusta przestrzeń. Ja, Steinkrankheit kann man sagen, ja. Proces, który można nazwać chorobą kamienia, rozwija się od kilku stuleci. Dziś jest to już późne stadium tej choroby. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Jednak w tym stanie od reliefu odpaść może w każdej chwili spory kawałek. Główny front walki to dach świątyni. To tutaj należy zatamować przeciek. Wszelki kontakt z wodą zagraża piaskowcowi i powoduje, że warstwa wyrzeźbiona zaczyna się kruszyć. Hans Leisen stosuje oryginalną technikę wypróbowaną w Europie podczas odnawiania katedr, których dachy również wymagają naprawy. Kmerzy budowali w sposób dość oryginalny. Układali kamienne płyty jedna przy drugiej i polerowali je, nie stosując żadnej zaprawy. Z upływem czasu taka konstrukcja traci stabilność i pojawiają się szczeliny, które trzeba dzisiaj czymś wypełnić. Wstrzykujemy zatem zaprawę lub, jak w tym przypadku, drewnianym młotkiem wpychamy między płyty wełnę ołowianą. To doskonały materiał uszczelniający. Profesor Leisen i jego ekipa pracują już od dawna nad zabezpieczeniem bloków z piaskowca w górnych partiach świątyni bezpośrednio narażonych na nasiąkanie. Uzyskujemy piasek z tutejszych złoży piaskowca. Chodzi o to, by miał podobny skład. Odpowiednio go przesiewamy i łączymy ze specjalną zaprawą, która wzmocni kamień. Stosujemy również nieco bardziej płynną zaprawę, którą wypełniamy przestrzenie wewnątrz reliefu. Wierzchnie warstwy nie sprawiają tylu kłopotów, natomiast zabezpieczenie warstw głębszych przypomina syzyfową pracę, bowiem ta delikatna metoda iniekcji wymaga wysiłku i cierpliwości. Oto dlaczego odlewy wykonane pod koniec XIX wieku przez de la Porta stanowią tak wielką wartość. Okazuje się bowiem, że stanowią jedyną kopię bezpowrotnie utraconych reliefów. Dzięki odlewom zyskujemy również, jakie takie pojęcie o zniszczonej poważnie w roku 1947 galerii ze scenami z nieba i piekła. Wschodnia część galerii południowej, którą tu widzimy, przewróciła się na kolumny, a te runęły na zewnątrz świątyni. Straty były ogromne. Dlatego też sceny w dolnej partii przedstawiające poziom piekła jako tak odczytujemy. Te umieszczone wyżej sceny z nieba uległy zniszczeniu. Mamy tu księżniczkę w swoim pałacu i cały orszak służących. Ich twarze uległy zniszczeniu. Ale możemy podziwiać misterne stroje, ułożenie rąk, klejnoty, ozdoby, tiary i tak dalej. W tej części nie widać już nic. Pozostają nam zatem odlewy przechowywane obecnie w Muzeum Guimeta w Paryżu. Galeria ta ma wielkie znaczenie dla badań nad świątyniami Angkoru. Sceny przedstawiają życie zwykłych Kmerów osądzonych już przez Jamę, króla piekieł. Jakie miejsce przypada bóstwu w tym sanktuarium?
Odpowiedź znajdziemy w pewnym magazynie w południowym Paryżu, gdzie przeniesiono również odlewy de la Porta. Na tych 2500 m2 zgromadziliśmy wszystkie zbiory z dawnego Muzeum Etnograficznego w Paryżu. To rodzaj puzli, które teraz trzeba poskładać w jeden obraz. Blisko 1200 fragmentów ze świątyń w Angkorze i innych zabytków w Azji Południowo-Wschodniej. Przez kilka tygodni trwają prace konserwatorskie przy setkach odlewów przeniesionych z opactwa w Saint-Riquier. Ponownie odrestaurowane, odkrywają one przed nami swoje tajemnice. Szczególnie interesująco przedstawiają się sceny z nieba i piekła, które w chwili wykonywania odlewu w latach 80. XIX wieku przedstawiały spójną całość. Odlew skanuje ekipa z Uniwersytetu w Heidelbergu. Jego cyfrowa wersja będzie porównana z fragmentami odrestaurowanymi w Kambodży. Już nie tylko władca, ale cały jego dwór staje tutaj przed królem piekieł. To podpowiada nam, że świątynia Angkor Wat pełniła funkcję mauzoleum. Możemy się domyślać, że grobowcami są wszystkie pozostałe świątynie królewskie w mieście Angkor. Przez pewien czas wydawało się nam, że cała ta budowla wraz z jej otoczeniem, z galeriami i portykami jest przede wszystkim symbolem potęgi władcy, króla, który chce oddać cześć bogowi Wisznu i buduje świątynię mającą strzec królestwa. Następnie pojawiła się inna interpretacja, która lepiej wyjaśnia nam fakt, iż każdy kolejny władca budował własne sanktuarium, w którym po śmierci składano jego prochy. Dziś jesteśmy przekonani, że Angkor Wat pełniła funkcję pierwotnie takiego właśnie mauzoleum. Każdy następca chciał mieć swoją piramidę, własną świątynię państwową, która strzegłaby jego królestwa, a potem zapewniła mu przyszłość w niebie. Ta interpretacja wyjaśnia nam topografię Angkoru. Skoro każdy władca chciał mieć własną świątynię, w ciągu wieków świętych budowli przybywało. Czy w związku z tym można tu mówić o centrum miasta? A jeśli tak, to jak je znaleźć w tym pozornym bezładzie? Chcąc uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy wspomnieć o bardzo ważnej postaci. Chodzi o Jayavarmana VII, którego piękny rzeźbiarski portret odzyska dzisiaj swój blask. Z magazynu Muzeum w Phnom Penh rzeźba trafia do pracowni konserwatorskiej. Sztuce Khmerów przedstawienia króla są czymś niezmiernie wyjątkowym. Zresztą w całym świecie azjatyckim rzeźbiony portret króla występuje rzadko. Tymczasem w epoce Jayavarmany VII pod koniec XII wieku pojawia się coraz więcej portretów nie tylko króla, ale i jego żon, w tym ukochanej Jayarai oraz kilku członków rodziny, których trudno jest zidentyfikować, choć wiemy, że żyli pod koniec XII i na początku XIII wieku. To ważna chwila, bowiem mamy tu dwa fragmenty znalezione w tym samym miejscu, choć w różnych okresach. Teraz je łączymy, co pozwala nam odgadnąć proporcje ciała króla. Mamy zatem już nie tylko charakterystyczną twarz, ale i łatwo rozpoznawalne ciało.
Jednym z kryteriów urody w świecie hinduskim jest odpowiednia tusza. Mężczyzna szczupły nie spełnia tego kryterium. Król jest również muskularny. Czujemy, że może dowodzić swoją armią, że podczas swego panowania odniósł niejedno zwycięstwo. Uważa się, że jedyne ufortyfikowane miasto na obszarze całego kompleksu miejskiego w Angkorze jest dziełem tego właśnie władcy. To Angkor Thom, wielkie miasto. Mury zbudowano pod koniec XII wieku. Wydaje się jednak, że samo miasto mogło powstać dużo wcześniej. Jayavarman VII zbudował oczywiście własną świątynię Bajon oraz słynne wieże ozdobione twarzami. Świątynia stoi w samym sercu Angkor Thom, opasanego murem miasta na planie kwadratu o boku 3 kilometrów. Kolejny mur wewnętrzny otacza Pałac Królewski. Francuski archeolog Jacques Gauchet dokonał tam niedawno ważnego odkrycia. Nie chodzi o rzeźbę czy inskrypcję, lecz o pień drzewa. Jego fragment przechowywany jest w skrzyni wypełnionej mokrym piaskiem, który dobrze konserwuje drewno. To drzewo z rodziny Parinari, znane wśród Khmerów jako tlok. Zgodnie ze starodawną legendą kambodżańską było to drzewo święte. Jest o nim mowa w micie założycielskim miasta, stąd znaczenie odkrycia. Badania archeologiczne przypominają śledztwo policyjne. Co i kiedy się stało, kto to zrobił i tak dalej. Zbieramy też dodatkowe wskazówki, które w odpowiedniej chwili mogą okazać się ważne. Dysponujemy również świadectwami o pierwszorzędnym znaczeniu, to jedno z nich. Jacques Gauchet postanowił zbadać fragment pnia drzewa. Analiza pokazuje, że drewno pochodzi z IX wieku, czyli jest równie stare jak sam Angkor. W tym samym miejscu archeolog znalazł ślady pałacu, a konkretnie fragment kolumny. Tego ranka odwozi swoje znaleziska tam, skąd pochodzą. Mija bramę i kieruje się w stronę Pałacu Królewskiego, gdzie prowadzono wykopaliska. Tu znajdował się Pałac Króla z Angkor Thom. To wielki prostokąt, 600 metrów na 200, ze świątynią w kształcie piramidy pośrodku. Jest to piramida trójstopniowa, zbudowana z laterytu. To właśnie tutaj Jacques Gauchet i jego ekipa prowadzili wykopaliska. Chociaż świątynię zbudowano w XI wieku, naukowcy odkryli elementy pochodzące z wcześniejszego okresu. Na głębokości 4 metrów dotarli do pozostałości po pierwszym pałacu. Metr pod drewnianą posadzką znaleźli ów słynny fragment pnia. Leżał w zagłębieniu tak, jakby ktoś chciał tu uroczyście schować cenny przedmiot.
Wygląda niepozornie, ale dla Jacques'a Gauchera jest to cenna wskazówka. Łączy się z legendą opowiadaną w Ankorze od niepamiętnych czasów. Legenda owa głosi, że pewnego razu przybył tu z Indii książę, który poślubił lokalną księżniczkę Naga, czyli kobietę węża. Była to córka króla węży. Ciesza, czyli król Nagów, pustw węży, jest panem ziemi i zarazem panem wód. Co bardzo istotne, w świecie Kmerów jest zatem tym bogiem, którego w porze deszczowej należy się strzec. W porze suchej zaś warto szukać jego opieki. Wąż jest zatem władcą ziemi i podziemi i jednocześnie panem wód. Ślub odbywa się pod drzewem zwanym Tlok. Mamy tu więc przykład połączenia znaleziska archeologicznego z mitem założycielskim. Tym spoiwem jest nasz pień. Mit, o którym mowa, wyraża również obawy Kmerów przed powodzią i losem wszystkich ziemskich stworzeń, gdy w porze monsunowej nizina Angkoru znajduje się pod wodą. Na ścianach wielkiego basenu usytuowanego obok piramidy widzimy morskie potwory. Mit o kobiecie wężu przewija się przez całe dzieje Angkoru. Pewien chiński dyplomata, który w XIII wieku przebywał w stolicy Kmerów, przytacza opowieść jej mieszkańców. Każdej nocy król wdrapuje się na szczyt piramidy, gdzie spotyka się z duchem w postaci dziewięciogłowego węża. Gdy wąż przybiera postać kobiety, wówczas spółkuje z nią. Musi to robić noc w noc, by zapewnić stabilność królestwa. Gdyby dziewięciogłowy wąż się nie pojawił, wówczas zagrożony byłby król i przyszłość jego poddanych. Pałac Królewski jest więc tym miejscem, w którym doszło do symbolicznych narodzin pierwszej dynastii. Zdaniem Jacques'a Gauchera, centrum całego kompleksu miejskiego Angkoru, a szerzej całego imperium, z conocnego rytuału odbywanego na szczycie piramidy, dochodzi do odnowienia Królestwa Kmerskiego. Trwało to ponad 500 lat. W tym miejscu zaczynały się wielkie arterie przecinające pierwsze miasto. Jacques Gauchet twierdzi, że pod koniec IX wieku dwie drogi połączyły pałac z pierwszą świątynią królewską i pierwszym zbiornikiem wodnym, Barajem Wschodnim. Podczas prac wykopaliskowych Gauchet dokonał niedawno odkrycia, które zdaje się potwierdzać tę hipotezę. W lesie porastającym okolice na głębokości 3 metrów odkrył ślady chodnika. Wszystko w porządku? Moim zdaniem jest to coś w rodzaju kamiennego korytarza, który biegnie wzdłuż ścian, na których w części centralnej widzimy dwa niewielkie wyżłobienia. Bruk osiąga miejscami szerokość 10 metrów, a cały korytarz, na ile mogliśmy to zbadać, ma długość ponad 50 metrów.
Jesteśmy dokładnie na osi świątyni Pimenakas i jej centralnej piramidy, która znajduje się 1200 metrów na wschód od tego punktu. Wydaje się, że chodnik ten mógł łączyć świątynię Pimenakas z inną świątynią o nazwie Mebon, budowlą zbudowaną w pobliżu Baraja Wschodniego, leżącego 8 kilometrów stąd. Stanowisko archeologiczne znajduje się na długiej osi, która przecina się z inną, ważną osią, dokładnie na szczycie piramidy Pimenakas. Oś wschód-zachód i oś północ-południe krzyżują się tutaj. Oś północ-południe łączy Pimenakas ze wzgórzem Phnom Bakeng i jest tamtejszą świątynią. Wzgórze Phnom Bakeng stało się święte pod koniec IX wieku, gdy założyciel Angkoru zbudował tam świątynię. Oś wschód-zachód łączy Pałac Królewski z Barajem Wschodnim i Mebonem Wschodnim, czyli budowlą stojącą na środku zbiornika. Mebon Wschodni zbudowano na wysepce pośrodku pierwszego Baraja, czyli wielkiego zbiornika wodnego w mieście. Można powiedzieć, że centrum aglomeracji miejskiej Angkoru, ośrodkiem historycznej stolicy zwanej Angkor Thom i by tak rzec bijącym sercem całego Angkoru, jest Pałac Królewski. To polityczne i religijne centrum wyznaczające geometrię całości jest zarazem, jak mówią przekazywane ustnie legendy, centrum magicznym. Specyficzną cechą całego kompleksu jest to, że jego ośrodkiem jest przede wszystkim Pałac Królewski, a nie, jak sądzono niekiedy, świątynie. Wydaje się zatem, że Angkor Thom, miasto datowane na koniec XII wieku, jest w rzeczywistości dużo starsze. Podobnie jak to miejsce w pobliżu Pałacu Królów Angkoru. Oto taras słoni, królewska trybuna, z której władca przyjmował wielkie defilady wojskowe i obserwował widowiska. Na północnym krańcu tej olbrzymiej esplanady znajduje się kolejny taras z posągiem pośrodku. Tuż po odkryciu nazwano go posągiem króla trędowatego. Pierre Batiste uważa, że rzeźbę należy wiązać z narodzinami miasta. Wierzy również, że znalazł na to dowód. Oryginalny posąg znajduje się dziś w Muzeum Narodowym w Phnom Penh. W Kambodży nazywano ten posąg królem trędowatym. Przyjrzyjmy się mu z bliska. To dobrze zachowana rzeźba. Nie ma wprawdzie palców u prawej ręki i lewej stopy. Odłamano je, co jest nieco dziwne, bowiem stan całości jest dobry. Legenda głosi, że król zaraził się trądem. Odłamane fragmenty posągu nie ułatwiają identyfikacji. Tymczasem okazuje się, że usta i zęby należą do jamy króla piekieł, co potwierdza XVI-wieczna inskrypcja na cokole. Jama kieruje zarówno ceremonią kremacji, jak i pochówku. Jest bowiem sędzią umarłych, jest darmą. To on w sposób logiczny nadaje sens tej przestrzeni. Tu jesteśmy na podwyższeniu i w przeciwieństwie do pałacu w miejscu otwartym dla oczu i uszu mieszkańców.
Lud gromadził się na uroczystej kremacji, a gdy kremowano samego króla, musiały tu być tłumy. Pierre Baptiste zauważa pewną nieścisłość. Data zapisana w inskrypcji nie koresponduje ze stylem posągu. Porównuje posąg z dwoma innymi dużo starszymi, pochodzącymi z przełomu VIII i IX wieku. Podobieństwa są uderzające. Gdy porównujemy obie rzeźby, widzimy podobne proporcje popiersia, bardzo szerokie plecy, szeroki tors z dobrze zarysowanymi pektorałami, potężna muskulatura. Jeszcze wyraźniej widać to w układzie twarzy. Niemal identyczne proporcje, choć fryzura inna. Spójrzmy jednak na łuki, brwiowe rozstawienie oczu, nos i bardzo charakterystyczne wąsy i wielkość ust. Podobieństwo sprawia, że posąg Jamy należałoby datować na koniec VIII lub początek IX wieku. To wiele zmienia, bowiem zamiast rzeźby, którą kojarzono z końcem Angkoru, czyli z wiekiem XVI, mamy posąg związany z początkami całej aglomeracji. Kilkaset lat różnicy i rzeźba staje się kluczem do historii miasta. Wydaje się, że Bóg Jama tronował w pobliżu pałacu od zawsze. Po śmierci władcy bóstwo sądziło króla w obecności tłumu mieszkańców miasta. Archeolodzy domyślają się już, w jaki sposób powstało centrum Angkor Wat. Jednak cały kompleks miejski zajmował obszar o wiele większy. Nie licząc małych miasteczek, w których również stawiano wspaniałe świątynie. Jak na przykład zespół świątyń Prakan, nieopodal miasteczka Kompong Swai, 100 km na wschód od Angkoru. Jedziemy starą drogą, która łączyła Angkor z sanktuariami w Bengmelea i Prakan. Ta ostatnia świątynia znana jest tutaj pod nazwą Bakan. Trwa dewastacja lasu. Chodzi o cenne drewno, które można sprzedać. Na miejsce wyciętych drzew nikt niczego nie sadzi. W czasach de la Porta rosła tu gęsta dżungla. Zespół świątynny Prakan powstał w XI wieku. Leży 5 godzin drogi od Angkoru. W czasach Luisa de la Porta podróżowało się dłużej. Pierre Baptiste i znany już nam Che Sochet ruszają raz jeszcze śladem odkrywcy. W roku 1873 znalazł on tutaj kilka wyjątkowych posągów, które zabrał potem do Paryża. Sto lat później niepilnowane przez nikogo świątynie zostały doszczętnie zrabowane. Żeńskie bóstwa Devata, strzegące każdej z czterech bram ulokowanych w murze okalającym zespół świątyń, słynęły z urody. Dziś trudno to sprawdzić, bowiem wszystkie pozbawiono głów dłutem lub po prostu kilofem, by następnie przerzucić je za granicę i sprzedać kolekcjonerom. De la Porte wywiózł stąd kilka rzeźb, które dziś stanowią największy skarb Muzeum Gimeta.
Zastrzegał się jednak, że jego jedynym celem było ocalenie posągu. Miał poczucie, że cywilizacja, którą odkrył, bezpowrotnie ginie. Chciał pokazać światu piękno i jakość sztuki Khmerów. Rzeźby przywiezione do Paryża spełniają do dziś to zadanie. Gdyby Delaporte nie znalazł się tu 140 lat temu, nie wiedzielibyśmy nic o posągach, które wypełniały te sanktuaria. Tu w Prakan nie zachował się ani jeden z nich. Resztką miejscowych zabytków zagraża dziś jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Grozi im po prostu zawalenie. W przypadku Pratkol jest to kwestia najwyżej kilku lat. To nadproże jest po prostu popękane. Pod ciężarem kamiennych bloków zaczyna się kruszyć. Jeśli się go nie wzmocni, w pewnej chwili runie. To niesamowite, że możemy jeszcze podziwiać te budowle, mimo że są w takim stanie. Jesteśmy w środku lasu, we wnętrzu tej wspaniałej świątyni, która jest tak zniszczona, że za chwilę, dosłownie na naszych oczach, może zniknąć. A przecież te wszystkie kamienne bloki, cudowne reliefy i wspaniałe rzeźby, wreszcie same sanktuaria, kryją w sobie nadal wiele tajemnic. To fascynujące, bowiem nasza praca nie skończy się i mam nadzieję, że nasi następcy, te pokolenia, które po nas przyjdą, będą, podobnie jak my, zakochane w piękniej magii świątyni Angkoru. W tym miejscu nikt nie prowadził wykopalisk. Po 150 latach, jakie minęło od pierwszych odkryć, cywilizacja starożytnej Kambodży nadal pozostaje nieznana. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Jan Maria Kłoczowski. Czytał Janusz Szydłowski.